kurs franka wobec euro, wobec złotego i euro dosłownie oszalał po decyzji Banku Centralnego Szwajcarii, który już nie broni tego kursu 1,2 do euro, franka do euro. W tej chwili, Iwona, 4,20, jak widzę na telewizorze. 4,20 według Forexu. I ja tutaj jeszcze raz wyjaśnię, żeby się państwo nie denerwowali. To te kwoty, które ja podaję, 4,32 w tej chwili, to są kursy na rynku międzybankowym, między bankami rozliczane, więc ten kurs na on się nie powinien utrzymać do wieczora. Raczej bliżej 4,20. Kurs franka dla nas, dla ludzi, dla konsumentów, dla kredytobiorców to jest 4,20. A co to będzie oznaczało, panie Robercie, pana zdaniem? Cóż, przede wszystkim na początku ja pragnę wszystkich uspokoić na dzień dzisiejszy, bo używanie takich słów jak właśnie szok, panika, wstrząs, co wracając aktualnie autostradą słyszę nawet w radiu, no jak zwykle używa się w takich momentach, ale to jest pierwsza reakcja. Ja pamiętam jeszcze z domu maklerskiego, kiedy w takich sytuacjach mówiliśmy o tak zwanym szumie informacyjnym. Wszystkie osoby, które dobrze znają się na rynku walutowym i na nim działają, w takich oto momentach opuszczają ten rynek, po prostu nie biorą udziału w tym, co się dzieje. A no, to jest zwyczajna panika, to są takie ruchy nieskoordynowane. Mówi się o tak zwanym opadaniu kurzu. Jeszcze dziś rano frank dochodził do, jeśli chodzi o złotego, do 5,19, teraz już jest przy 4,30. Spodziewamy się, że, znaczy ja osobiście spodziewam się, że w dłuższej perspektywie powinien być powyżej 4 zł, czyli nie będzie te 3,55, jak było jeszcze niedawno. No ale cóż, ale takiej decyzji trzeba się było prędzej czy później spodziewać. Bank szwajcarski no nie mógł w nieskończoność utrzymywać tego poziomu 1,20, jeśli chodzi o franka, kurs euro-frank. Kiedyś się tego trzeba było spodziewać. Najprawdopodobniej ta decyzja banku szwajcarskiego nie była koordynowana z innymi bankami, bądź też no większość specjalistów, analityków nie wiedziała o czymś takim. Są zaskoczeni, ale ja poczekałbym do godziny 13. Jeśli się nie mylę, to godzina 13 bądź 13.15. Wtedy będzie konferencja przedstawicieli Banku Centralnego Szwajcarii i myślę, że wtedy wyjaśni się większość kwestii. Trzeba się było liczyć z tym, że Bank Szwajcarii może jakiś krok popełnić, no bo widzimy, co się dzieje w Unii Europejskiej. Wielu analityków mówiło, że spodziewa się niedługo również tego programu wykupywania obligacji, jeśli chodzi o strefę euro. Więc takie walczenie z tym prądem, pójście pod prąd, jeśli chodzi o Bank Szwajcarski, bo on utrzymywał ten poziom od 2011 roku, to już jakiś czas. Więc myślę, że po prostu nadszedł taki czas, kiedy oni zdecydowali się jednak coś w tym momencie zrobić. A o ile może wzrosnąć rata i kiedy kredytobiorcy te wyższe raty odczują? Właśnie, to jest kolejna kwestia, dlaczego ja mówię o tym spokoju. Ja również jestem kredytobiorcą, również mam kredyt we frankach i no nie wiem, najprawdopodobniej słychać to po moim głosie, że w ogóle się nie denerwuję. Raty większość osób spłaca mniej więcej w połowie miesiąca. Myślę, że następne akurat raty... Akurat 15 stycznia, panie Robercie. Akurat jest 15, ale spokojnie, spokojnie. Ja mówię, zaczekajmy do konferencji, zaczekajmy jak to będzie. Niektóre osoby właśnie do połowy miesiąca spłacają, więc ja myślę, że większość osób odczuje jakąkolwiek zmianę, jeżeli ona będzie jeszcze odczuwalna dopiero za miesiąc. Z tego co wiem, jakiś czas temu jeszcze Związek Banków Polskich sam mówił, że około 600 tysięcy kredytów hipotecznych jest zaciągniętych w walucie szwajcarskiej. I wtedy mówiono, że około 3% tych osób ma problemy ze spłacaniem. Zobaczymy, jak to się odbije. Pani redaktor zapytała, o ile może wzrosnąć rata. Jeżeli przyjmiemy taki pesymistyczny scenariusz, że pozostanie to powyżej 5 zł, to możemy tutaj mówić o wzroście raty o 40%, ale to są hipotetyczne. Mhm. To jest dużo, ale ja mówię, to jest czysta matematyka. Widzimy, że teraz już kurs jest po 4,20. Więc ja czysta matematyka, panie Robercie, jest taki przykład. Jeśli ktoś zaciągnął kredyt w wysokości 300 tysięcy złotych, to przy tym porannym kursie 3,57 zł spłacał co miesiąc 1600, w zaokrągleniu 1600 złotych. Teraz przy tym kursie 4,20 spłacałby około 2000 zł, więc wzrost o 400 zł z 1600 to jest poważny mimo wszystko wzrost. Oczywiście, że tak. To jest poważna
kwota, natomiast ja mówię, zaczekajmy na komentarz i zaczekajmy, jak to wszystko będzie działać. Jeśli państwo na pewno jeszcze zajrzą do historii, jak zmieniały się kursy, jak mówiono często o różnych panikach, jeśli chodzi o kurs jednej waluty do drugiej, to przez pewne pierwsze godziny zawsze dochodziło do takich bardzo spektakularnych ruchów, a później już ten kurs opadał. Mm-hmm. Bank Szwajcarski posyła gospodarkę swojego kraju w recesję. Ogromna pomyłka monetarnych władz. Tak napisał duński ekonomista. Rzeczywiście to się może skończyć recesją też dla Szwajcarii? Bardzo ostrożnie podchodzę do tego typu komentarzy. Ja, mówiąc szczerze, nie wiem, kto się tak wyraził. Nie wiem, jaki to jest duński ekonomista. Lars Christensen, nie znam go, powiem szczerze, ale... No właśnie, trzeba uważać na słowa. Ja w międzyczasie tutaj, stojąc na parkingu, przeczytałem jakieś komentarze takich osób, na które ja zwracam uwagę i które bardzo rzadko się mylą i oni tutaj uspokajają jednak, albo wręcz w ogóle się nie wypowiadają jeszcze na ten temat. Trzeba jednak zauważyć, że bardzo często przy takich spektakularnych sytuacjach ktoś próbuje sobie zrobić nazwisko i operuje takimi słowami właśnie jak szok, wprowadzenie w recesję i tak dalej. Natomiast patrząc na historię Banku Szwajcarskiego i tego, jakie osoby tam zasiadają, no ja bym był ostrożny właśnie z takim negowaniem tych wszystkich ruchów. Dziękujemy bardzo. Robert Raszczyk, Brands Polska. Życzymy spokojnej drogi do Somonina, do firmy. Wszystkiego najlepszego. Spokoju życzę. Także życzymy spokoju nam i naszym słuchaczom. Robert Raszczyk, bardzo dziękuję.